Prawdziwą drogową rewolucję zafundowali w bieżącym roku samorządowcy kierowcom poruszającym się po drogach gminy Mstów. W ostatnich miesiącach na ekipy drogowców można było natknąć się tu na wielu istotnych arteriach, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Wiele z zadań na realizację czekało całymi latami. Po ich wykonaniu gminna sieć drogowa znacznie zyskała na jakości, a wyremontowane odcinki przez kolejne lata służyć będą zarówno mieszkańcom gminy, jak i turystom z roku na rok coraz liczniej odwiedzającym Mstów i okolice. Są różne źródła finansowania tych inwestycji, począwszy od inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ze środków unijnych, poprzez współpracę zarówno ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie, jak i Urzędem Miasta Częstochowy, czyli tutaj wspomnę o ścieżce rowerowej łączącej miasto Częstochowe z gminą Mstów, jak również i z własnych środków, bo też czy też na remonty cząstkowe, czy remonty nawierzchni bitumicznych wykorzystujemy te pieniądze. Ponad 1 000 000 zł kosztowała renowacja drogi Krasice-Mokrzesz, wykonana przy współudziale Urzędu Gminy i Powiatu Częstochowskiego, a także Urzędu Marszałkowskiego. Kolejnym z wielu przykładów współpracy mstowskich władz samorządowych ze Starostwem Częstochowskim jest wyremontowany odcinek drogi powiatowej numer 1040S na odcinku Małusy Małe, Małusy Wielkie. W tym roku miała miejsce kontynuacja prac drogowych prowadzonych w poprzednich latach w tym rejonie. Tym razem gruntownej renowacji poddano kilometrowy odcinek, który zdaniem mieszkańców ma niebagatelne znaczenie. Dojazd do Częstochowy, prawda? I alternatywa dla mieszkańców, którzy mieszkają wzdłuż drogi wojewódzkiej, żeby się tutaj szybciej i bezpieczniej dostać. Oczywiście nie tylko gminy Mstów, bo korzystają również mieszkańcy i sąsiednich gmin, czyli Przyrowa, Janowa czy Dąbrowy Zielony. Współpraca mstowskiego samorządu z częstochowskim starostwem przynosi rezultaty także na innym odcinku drogi 1040S. W Kobyłczycach realizowany jest pierwszy etap budowy chodnika wzdłuż tego właśnie ciągu. Na razie powstaje odcinek o długości 0,5 km. Mieszkańcy liczą, że dzięki inwestycji znikną też problemy z odwodnieniem drogi. Musieliśmy to gmina wspólnie z powiatem przykryć ten rowy, robić odwodnienie i chodnik jest zrobiony na tych rowach, no i to podraża bardzo koszt inwestycji. Ale bardzo zadowoleni jesteśmy, bo pierwszy etap ludzie są w tej chwili zadowoleni, bo widzą, że będzie coś dalej się w tych Kobyłczycach się z tym robić. No, tym bardziej, że wzrósł duży ruch. Jest to droga powiatowa, jest przedszkole, tych poboczy nie ma. W niektórych miejscach są zwężenia, to bezpieczeństwo ruchu jest bardzo ważne. Po wielu latach oczekiwań także mieszkańcy ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie doczekali się drogi z prawdziwego zdarzenia. Historia tego malowniczego traktu biegnącego wzdłuż rzeki Warty jest długa i zawiła. Tym bardziej więc cieszy fakt, że mimo wielu perturbacji formalno-prawnych udało się doprowadzić do realizacji zadania. Było błoto, no niestety uciążliwe dochodzenie czy do kościoła, czy coś, wiecznie człowiek był upaćkany. 25 lat czekaliśmy na tą upragnioną drogę, której żeśmy się teraz w końcu doczekali. No i cieszymy się wszyscy, że ta droga w końcu zaistniała. No po tylu staraniach i po prostu oczekiwaniach mieszkańców, teraz mamy tą upragnioną drogę z prawdziwego zdarzenia, jaka powinna być. Mieszkańcy ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie nie mieli drogi z prawdziwego zdarzenia, a z morą mieszkańców ulicy Kilińskiego w Mstowie były liczne awarie sieci wodociągowej. Teraz skończyły się jednak także kłopoty tych ostatnich. Nowy wodociąg ma być bezawaryjny. I zostało przyłączonych 100 posesji, które istniały, miały wodę oczywiście. Zabudowano też na tym wodociągu 9 hydrantów, które w razie pożaru będą bronić naszych mieszkańców ulicy Kilińskiego. Po całej instalacji został sfrezowany asfalt, cała ulica została sfrezowana, a następnie położony nowy asfalt na ulicy Kilińskiego od ulicy Krótkiej do ulicy Norwida. Gmina Mstów dba o wygodę nie tylko kierowców i pieszych, ale też rowerzystów. To głównie z myślą o tych ostatnich powstaje ścieżka pieszo-rowerowa w rejonie Przeprośnej Górki. Inwestycja realizowana przy współpracy z miastem Częstochowa ma znacząco podnieść atrakcyjność turystyczną regionu, a przy okazji poprawić dostęp m.in. do sanktuarium Świętego Ojca Pio. 3 lata temu, gdy
Myśleli, żeśmy nad rozwojem naszej gminy, budując szkielet inwestycji, to była jedna z czołowych inwestycji, którą chcieliśmy wykonać. Oczywiście jest to nie tylko ścieżka dla mieszkańców gminy Mstowa, ale przede wszystkim jest to ścieżka łącząca miasto Częstochowa z gminą Mstów. Jest to ścieżka rowerowa, a także jest to szlak pielgrzymkowy pątniczy, który wreszcie nabierze kształtu godnego dla pątników. Kończący się rok przyniósł na terenie gminy Mstów realizację wielu drogowych inwestycji. Trwają już prace nad przyszłorocznym budżetem, a mstowskie władze samorządowe zapewniają, że pod tym względem i nadchodzący rok nie będzie gorszy.